Witam was wszystkich. Strasznie upalnie, a tutaj golf. Jak tu w golfie wytrzymać w taką pogodę? Lepsza by była polóweczka lub jakaś koszulka na ramionczkach. Ale nic się nie martwcie, golfik jest w comfort line, więc zapowiada się fajnie. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za komentarze. Przypominam o łapeczkach. Nic cię to nie kosztuje, a Negusa motywuje. To co, lecimy z tym sprzętem? Nazwę autohandlu znajdziesz pod filmikiem. Auto z roku 2016, pierwsza rejestracja 2017. Wersja wyposażeniowa Comfort Line, jeden właściciel, serwisowany w Volkswagenie, 2 litry TDI, 150 koni, przebieg 170 tysięcy km, skrzynia automatyczna DSG i przegląd ważny na 5 miesięcy. Jak widzicie, kluczyki mam przyszykowane, za chwileczkę zajrzymy do środka, odpalimy oponki Continental w bardzo ładnym stanie na aluskach. Tarcze hamulcowe rantów nie mają. Widać, całe auto było szykowane do sprzedaży, polerowane. Gdzie niegdzie zostały jeszcze ślady po polerce. Nie zostało to dokładnie doczyszczone. Auto bez większych zagnieceń, bez większych zadrapań. Jest drugi komplet z oponami w bagażniku. Za chwileczkę wam go pokażę. Tutaj widać na zderzaku lekkie zadrapania. Myślę, że idzie to jeszcze spolerować. Obejdźmy go najpierw w koło. W tej chwili, słuchajcie, wyszukuje już wszystko na siłę. Auto jest bezwypadkowe, proste, prezentuje się praktycznie jak nówka sztuka. Oczywiście było w użytkowaniu 4 lata, więc jakieś niewielkie mankamenty, jak taki odprysk, można na nim znaleźć. Tak wyglądają kluczyki od tego sprzęta. Nie są umęczone. Tutaj mamy numer VIN. Być może coś odczytacie. Zobaczmy, co jeszcze tutaj znalazłem. Obejrzałem go naprawdę dokładnie. I tutaj jest taki leciutki wgniotek na masce. Nic wielkiego. To co, weźmy kluczyki od tej bryki. Pokaż, kotku, co masz w środku. Otwieramy tego sprzęta. Powiem wam, pomimo tego, że nie ma ksenonów, nie ma LEDów, biedy tutaj w środku nie ma. Auto jest zadbane, serwisowane z pierwszej ręki, wszystkie wpisy są. Za chwileczkę książkę wam pokażę. Na kierownicy nie widać śladów zużycia. Tutaj na fotelu, na narożniku, takie delikatne obdrapanie, tempomaty, nawigacje, grzane pośladki, elektryka. Fotel, jak widać, kierowcy też jest półelektryczny. Zobaczmy tego sprzęta z tyłu. Z tyłu praktycznie wygląda jak nówka sztuka. Tutaj chyba w ogóle nikt nie jeździł, chociaż lekkie ślady tutaj na tunelu można znaleźć. Kto wie, co się tutaj działo. Jest to kombi. Fotele można obalić. Jakieś bara skubiduja można tutaj, słuchajcie, odprawiać. Po to służą kombiki. To co, otwieramy tylną klapę. Klapę otwieramy ręcznie, zamykamy ręcznie. Mamy rączki, więc się nie bawimy. W takim stanie jest drugi komplet opon, stalówki, dekle, Volkswagen. Nie będę tego wszystkiego tutaj, słuchajcie, wyciągał. Zamykamy klapę. Zobaczmy tego sprzęta od strony pasażera, jak wygląda. W jakim jest stanie. Być może czegoś tutaj, słuchajcie, nie zauważyłem. Jak wiecie, wszystkie nagrania są w całości, więc mogę coś tutaj pomylić. Jednak ktoś tutaj jeździł. Widać lekkie ślady zabrudzeń. Trzeba by sobie go dokładniej doczyścić. Zobaczmy z przodu, jak to wygląda. Tutaj wygląda praktycznie jak nówka sztuka. Fotele chyba w ogóle nie były używane. Tutaj już nie ma sterowania elektrycznego. I tak jak wam wspomniałem, pierwsza ręka, wszystkie wpisy do końca robione w Volkswagenie. To co, zamykamy drzwi, wsiadamy do środka, zobaczymy, jak bocianki klekoczą. Na końcu filmiku wam podam cenę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym golfiku. Czy za drogo, czy ładny, czy brzydki, czy się opłaca, czy się nie opłaca. Wsiadamy do środka, odpalamy tego sprzęta. Z tego, co sprawdziłem, wszystko w samochodzie tutaj, słuchajcie, działa. Wezmę kluczyki, bo mi wejdą jeszcze w tyłek. Tak to wszystko tutaj, słuchajcie, wygląda. Grzane poślady, nawigacja, tempomaty, kiera multifunkcyjna. Wkładamy kluczyki. I co, przekręćmy. 168,300 przejechane. Tryk i chodzi.
pali bardzo ładnie, pracuje równo, ale tutaj przyuważyłem, check engine się świeci. Nie wiem, jaka jest tego przyczyna. Klimatyzacja sprawna, wszystko tutaj wychodzi na to, że działa. Troszeczkę mnie martwi ta kontrolka. Być może jest to jakiś drobiazg, trzeba by sobie to sprawdzić. Nic wam na to nie poradzę. Być może wam sprzedawca jeszcze stówkę tutaj na naprawę tego opuści. Idziemy pod maskę zobaczyć bocianki, jak wyglądają. Dieselek pracuje równo, pali ładnie. Zobaczmy pod maską. Maska na siłowniku. Widać, silnik był przetarty szmatą. Zamykamy. Jest suchy, przykurzony, pali ładnie, pracuje równo, ale tak jak wam wspomniałem, check engine się w samochodzie świeci. Zobaczmy, być może zgasnął. Sprzedawca powiedział, że za tego sprzęta życzy sobie 10 500 euro. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, czy się opłaca taki golfik. Nikogo nie namawiam, kontakt macie pod filmikiem. Pozdrowionka, pamiętaj o łapce. 10 500 jest do oddania, być może na ten check engine jeszcze coś wam opuści. To co, do następnego, pozdrowionka, cześć!